że trudno jest wymagać od innych, kiedy ja sam o siebie nic nie daję, albo daję bardzo mało, a wszyscy to widzą. Więc jakby tracimy autorytetu wobec drugiego człowieka. I stąd to słowo dzisiaj jest naprawdę trudne. Bo jak ja mam mówić o wierności, kiedy sam nie jestem wierny? Jak ja mam mówić o życiu w łasce, kiedy sam trwam w grzechu? To jest bardzo trudne prowadzić takie życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj Kościół daje nam słowo o Janie Chrzcicielu, ten, który został wybrany przez Boga jako interwencję Jego na rzecz swojego ludu. Ten, który poprzedził Mesjasza. Ten, który został posłany z konkretną misją, żeby przygotować drogę dla naszego Zbawiciela. I Jego życie, Jego postępowanie daje nam bardzo dużo do myślenia. I dzisiaj jest przedstawiony jako ten, który nie boi się mówić prawdy. Ten, który nie jest obojętny wobec postępowania złego. Herod, który chciał mieć żonę swojego brata, został wezwany przez Jana Chrzciciela do nawrócenia. Jan powiedział mu wprost: nie wolno ci mieć żonę swojego brata. A Herod buntuje się na to, że jak to jest? Ja tutaj jestem ten, który ma największą władzę. Ja robię, co mi zechce. I owocem tego sadzi Jana Chrzciciela do więzienia. Potem Herodiada, ta żona brata Heroda, Filipa, sprawia, że skoro niewygodny ten Jan Chrzciciel, żeby został zabity. I co to nam mówi dzisiaj? Postać Jana Chrzciciela. Człowiek, który był gotowy, i tak się stało, straci swoje życie dla prawdy. Co my dzisiaj, słuchając tego słowa, możemy się nauczyć od tego człowieka? Co ja mogę się nauczyć? Nie ukrywać prawdy. Nie bać się. Bronić prawdy, która może być faktycznie niewygodna. Może się wiąże z tym, że muszę tracić twarz, bo muszę być autentyczny. Wobec tego dzisiaj największą trudność, jaką mamy w życiu, to może wynika z tego, że trudno jest wymagać od innych, kiedy ja sam o siebie nic nie daję, albo daję bardzo mało, a wszyscy to widzą. Więc jakby tracimy autorytetu wobec drugiego człowieka. I stąd to słowo dzisiaj jest naprawdę trudne. Bo jak ja mam mówić
o wierności, kiedy sam nie jestem wierny. Jak ja mam mówić o życiu łasce, kiedy sam trwam w grzechu? To jest bardzo trudne prowadzić takie życie. Ale do tego zaprasza nas Bóg. Do tego, żeby jednak mówić prawdę. Niezależne często może od naszej sytuacji życiowej. Jeżeli widzimy, że jest brat, który trwi w jakiś tam grzechu, w sytuacji, która zniszczy jego życie, które doprowadzi go do śmierci, mówić mu: nie rób tego, zostaw to, zostaw tą relację, przestań tak postępować, bo to zniszczy twoje życie, zostaw te nałogi, bo to ciebie zniszczy. Bóg nie chce tego dla ciebie. On chce, żebyś był wolny. Czyli to, co my nazywamy w Kościele braterskie upomnienie. Nie bacz się tego. Dla dobra swojego brata. Dla dobra swoich bliskich. Może przez twoje upomnienie Bóg uratuje życie przynajmniej jednego człowieka. Trudność nasza często też polega na tym, że my myślimy, że i tak nie słuchają. Ile razy jest tak, że mówimy i powtarzamy pewne rzeczy, które widzimy, że są złe i myślimy, że nie słuchają. Ile razy jest tak, że mi, moi znajomi, moi koledzy, upominali mi, mówili mi prawdę w czterech oczach. Ile razy mi zapraszali do zmiany. Do tego, żebym na przykład nie uciekał od relacji ze swoim ojcem. No nie, kiedy byłem w seminarium. Mimo tego, że byłem często zły na niego, że chciałem unikać kontaktu z nim, mówili mi: słuchaj, ale i tak on jest twoim ojcem. To, że żyjesz, to jest dzięki niemu. Szukaj go. On ciebie potrzebuje. Ile razy mi mówili, a ja posłucham cię kiedyś indziej. Ale po jakimś czasie to bardzo mi pomogło. Bo skoro i to kilka osób, to pracowało cały czas we mnie. To nie były słowa rzucane na wiatr. I dzisiaj jestem tym ludziom bardzo wdzięczny, bo to było upomnienie, które pokazało mi prawdę, co mam w swoim sercu. Że byłem egoistą w tej relacji. Że trwałem w pewnym takim gniewie do swojego ojca. I stąd uciekałem, bo byłoby niewygodne. Ale kiedy Bóg dał mi łaskę, żeby już z tym przerywać, może faktycznie dzięki temu, że tyle ludzi mi to mówiło, że te się modlili za mnie, to było też bardzo ważne dla mnie, Bóg dał mi taką łaskę, żeby szukać swojego ojca. I dzisiaj naprawdę nie żałuję tego. Bo Bóg uzdrawiał tą relację. I dzięki temu, że może byliśmy blisko, bo pewne relacje nie da się uzdrowić na odległość. Teraz mieliśmy okres bardzo trudny w Polsce, związany z tą pandemią, gdzie jak ktoś chorował, nie mógł pójść do lekarza, trzeba było dzwonić. I pamiętam, jak sporo ludzi mi opowiadało, jak to było trudne. I nawet i lekarze nie wiedzieli, co tym ludziom powiedzieć. Nie rozumieli, jakie to są dolegliwości. Było konieczne, żeby się spotkać, zobaczyć. Nie da się leczyć na odległość. I stąd to, że słuchałem te
upomnienia, które było mi powiedziane z miłości, to otworzyłem się na relację, która dzisiaj jest, jak już nieraz powiedziałem, piękna, która jest darem od Boga.